Cześć, z tej strony Łukasz Kaczmarek, witam Was na kanale Murawa TV. Po obejrzeniu filmiku zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, a teraz czas na kolejny odcinek, w którym opowiem o transferach Realu Madryt i Barcelony. Zapraszam. Powoli chyba musimy się do tego przyzwyczaić, że to nie Real w Hiszpanii wydaje kosmiczne kwoty na piłkarzy, a Barcelona. Do tej pory panowało przekonanie, że zespół z Madrytu kupuje tylko gwiazdy, nie patrzy na to, ile zer trzeba wyłożyć, byleby ich mieć. Tak powstawała legenda Galacticos, galaktycznych, kosmicznych piłkarzy w założeniu samych najlepszych na świecie. A Barcelona była tą drużyną, która rozwija piłkarzy, która bazuje na swoich wychowankach z La Masii, najlepszej szkółki piłkarskiej świata. Dziś wygląda na to, że sytuacja się odwróciła, podczas gdy Duma Katalonii kupuje jak szalona, wydaje potężne pieniądze, przejmuje kolejnych piłkarzy, podbijając ceny za nich. Real albo sprowadza młodych piłkarzy mających być inwestycją na przyszłość, albo wprowadza wychowanków, albo nie robi nic. Zdaje się, że powoli odchodzimy od galaktycznej koncepcji budowania zespołu do bardziej przemyślanego. Trochę zaczyna to zmierzać w stronę modelu Bayernu Monachium, z którym zresztą Real jest zawsze w dobrym kontakcie. Nawet odejście Ronaldo, które wydawało się, że spowoduje choć na chwilę powrót dawnego Pereza i wydania wielkiej sumy na następcę Portugalczyka, nie zmieniło nic w tej kwestii. Ostatnim wielkim transferem królewskich, który wcale nie jest taki wielki w porównaniu z ostatnimi Barcelony, to 2014 rok i sprowadzenie Jamesa Rodriguez'a z AS Monaco za 75 milionów euro. No i dużym transferem jest sprowadzenie Viniciusa Juniora za 45 milionów, ale jego przenosiny na Santiago Bernabeu były zapowiadane już dużo wcześniej. Dlatego w tym okienku, podczas gdy czekamy na jakiś hit Realu Madryt, to Barcelona dokonuje wzmocnień. Potwierdzono transfer Arturo Vidala. W ostatnim filmie umieszczałem go w Interze, bo wydawało mi się, że Barcelonie zależy jednak na ściągnięciu kogoś młodszego, ale najwidoczniej nie ma to już dla nich większego znaczenia. Portal Transfermarkt podaje, że Duma Katalonii zapłaciła za Chilijczyka 18 milionów euro, a piłkarz podpisał 3-letnią umowę, na mocy której będzie kasował 9 milionów euro rocznie. Szczerze, nie wątpię w umiejętności Vidala, wręcz przeciwnie. Ale wydaje mi się, że zawodnik o jego charakterystyce bardziej pasuje w lidze niemieckiej, włoskiej, a jeszcze lepiej angielskiej. Ale na przykładzie Paulinho już się nauczyłem, że nie można zbyt pochopnie wyrokować. Oczywiście ktoś może powiedzieć, ale Barcelona sprowadza młodych piłkarzy perspektywicznych. Kupiła Musę Wague, 19-latek, zapłacili najwyżej 8 milionów euro. Jest nadzieją, może być liderem obrony za parę lat. Zgadzam się, ale pamiętajmy. Prócz tego wydała w tamtym roku ponad 100 milionów na Dembele, który grzeje ławę. W tym odcinku to już wszystko, dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, dajcie też łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podoba. A w komentarzach napiszcie mi, jak sądzicie, czy Real Madryt przeprowadzi jeszcze w tym okienku transferowym jakąś wielką transakcję. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!